Miliony i to były koszt usług ekosystemowych, czyli to co bierzemy od natury w postaci wody, czystego powietrza, w postaci jedzenia, no. no. Tak naprawdę, jakby popatrzeć na no to, my jesteśmy częścią natury, zaraz pójdziemy na obiad i zjemy coś, co matka natura wytworzyła. My to tylko przetworzyliśmy, ale chyba gdzieś to w naszej głowie jakaś zapadka przeskoczyła, i wydaje nam się, że jako ludzie jesteśmy samowystarczalni. Chociaż też wracając jeszcze do, do, do zwierząt i do tego, na ile matka natura, a na ile my, to oczywiście zwierzęta są dziećmi natury czy, czy, czy przyrody, ale. Dla mnie szokujący jest fakt, że tylko 3% biomasy zwierząt, do której my też jako ludzie należymy, bo też jesteśmy zwierzętami, to są zwierzęta dzikie. Natomiast pozostałe zwierzęta to jesteśmy my, ludzie, i te, które albo hodujemy po to, żeby je zjeść, albo po to, żeby po prostu nam towarzyszyły. Natomiast dzikiej naturze zostawiliśmy tak mało i Living Planet Report to jest taki taki raport, który pokazuje taką długotrwałą tendencję zmiany populacji kręgowców. Pokazuje, że od 1970 do 2014 roku straciliśmy 60% masy zwierząt, czy tej, tej populacji dzikich zwierząt. I to jest już efekt takiej naszej bezpośredniej działalności, nie? Czyli, że my tak puszujemy zasiedlamy kolejne miejsca, zabieramy pod plantacje czy pod uprawy, no i też degradujemy te systemy, w których zwierzęta żyją, więc nawet jak już ich nie używamy, no to i tak ta przyroda już potrzebuje dużo czasu, żeby wrócić do stanu pierwotnego albo nigdy do niego nie wróci. Więc my, jako ludzie, ten nasz ślad na planecie postawiliśmy gigantyczny i już nie ma co do tego wątpliwości, że żyjemy w epoce geologicznej nazwanej antropocenem. Woli będziemy dobijać do brzegu. Powiedz nam, jak ty sobie wyobrażasz, że będzie wyglądał świat w 2050 roku, abstrahując od raportu i od jakby waszej codziennej pracy, jakby jaka jest twoja prywatna wizja tego, co będziemy robić, czego nie będzie, co będzie taka wizja tego co bym chciała czy tego co się wydarzy chyba pół na pół ale to jest ciekawe pytanie w kontekście też tego raportu bo tam był ten raport obrazowały prognozowane temperatury dla Polski bardzo fajnie w TVN robił taką prognozę Prognoza pogody na, na, tak, prognozę na 2050. Na rok. Możesz o to zahaczyć po prostu i o tym opowiedzieć ale też może jakbyś chciała żeby wyglądał ten świat dla twoich dzieci no, ja sobie wyobrażam 2050 rok, nie będę liczyć ile wtedy będę miała lat, ale, ale już sporo, więc ja już będę na schyłku, a moje dzieci akurat będą w rozkwicie swojego życia zawodowego, że jednak będą mogły pójść do lasu i zobaczyć dziko żyjące zwierzęta, że będą słyszały śpiew ptaków. A niestety zmierzamy w tym kierunku, że zmiany klimatyczne sprawiają, że tak się przesuwają pory roku, pory wegetacji, że coraz więcej ptaków jest na granicy wyginięcia, szczególnie tych wędrujących. I tego śpiewu ptaków możemy słyszeć mniej. Podobnie jest z owadami. Tracimy 2,5% populacji owadów każdego roku, czyli jakby to tempo też jest tak duże, że w 2100 roku owadów po prostu może nie być. Więc to jest taki moment, kiedy my jesteśmy tym pierwszym pokoleniem, które może coś Zmienić i, i właściwie ostatnim też pokoleniem, które może coś zmienić. Więc wyobrażam sobie, że ludzie sobie biorą do serca jednak te katastroficzne prognozy, które im pokazujemy, czyli że będziemy mieli bardzo suche, gorące lata, kiedy brakuje nam wody, jeżeli nic nie zmienimy, i że ludzie coś zaczynają zmieniać, że coś. Do nas dociera. Natomiast też wyobrażam sobie taki świat, kiedy do nas to jednak nie dociera. Jest nas już 10 miliardów albo więcej, bo mówi się o tym, że te prognozy demograficzne mówią o tym, że jednak dojdziemy do 10 miliardów. Chociaż i Chociaż akurat ludzi w, nie z naszego raportu wynika, że populacja Polski spadnie. Populacja Polski, tak, ale Dosyć populacja znaczące. świata wzrośnie do 10 miliardów na pewno, więc y, może wyglądać sytuacja tak. Że tych ludzi jest bardzo dużo. Zaczynają się konflikty o wodę, bo wody brakuje. Bardzo duża część ludzi nie jest w stanie żyć tam, gdzie żyje. Już teraz muszą uciekać z Afryki Subsaharyjskiej, a tych terenów przybędzie. Strefy klimatyczne się przesuwają niesamowicie. Także my mamy tutaj śródziemnomorską, a pustynia jest tam, gdzie teraz jeszcze są przepiękne miejsca, do których lubimy jeździć na wakacje. Zresztą zeszłoroczne lato pokazało, że mieliśmy nad, lato jak nad Adriatykiem, więc nie trzeba było jechać do Chorwacji, żeby mieć taką pogodę. I świat staje się po prostu mniej przyjazny, mniej bezpieczny. I po prostu ludzie zaczynają walczyć o te podstawowe zasoby. I jeżeli nie, nic nie zmienimy, to raczej ta wizja świata będzie bardziej realna, niż ta, o której ja myślę: że po prostu nasze dzieci z jednej strony będą jeździły na przykład takimi elektrycznymi, cichutkimi, czystymi samochodami napędzanymi energią z wiatru czy ze słońca, będą szły do parku, słyszały ptaki, położą się, opalą i będą oddychały czystym powietrzem, bo miasta będą wolne od smogu, który teraz na co dzień wdychamy. Tak jak w w porcie też widzę to dwutorowo, tak naprawdę to jesteśmy teraz w takim punkcie, że możemy zadecydować, jak będzie. I nawet jak czasami tak Państwo może jak mnie słuchają, myślą sobie, że oni w takie patetyczne tony uderzają, ale no, są takie momenty, kiedy rzeczywiście to jest kwestia wyboru, tak? Może być to wybór pro-naturowy, możemy mhm. zrozumieć, że jakby to środowisko, to jest coś o co musimy zawalczyć, albo możemy dalej sobie Budować jakieś kanały wzdłuż rzek, które sprawią, że nie będzie wody tam, gdzie powinna być. Będziemy dalej kopcić, jeździć samochodami, truć, wdychać skażone powietrze. A na końcu będziemy mieli takie poczucie, że ktoś nas oszukał, tylko że jakby my wszyscy się przykładamy do tej zmiany. I takim najbardziej teraz mam wrażenie chwytliwym tematem są śmieci i odpady, nie? że jakby to do nas przemówiło, że my w tych śmieciach zaczynamy tonąć. Ale to jest tylko jeden z elementów całości, nie? Chociaż oczywiście jego efekty są takie drastyczne, szczególnie jak patrzymy na zwierzęta morskie czy ptaki. Ale, ale to jest, tylko, to jest kawałek tylko kawałek problemu. Tak, wycinek problemu. A co jeszcze możemy zrobić w kontekście tego raportu pojedynczo, wiedząc jaka jest ignorancja dzisiaj polityczna tego tematu, no bo to jest największe kładnia do zmiany. Ale co my jeszcze możemy zrobić jako konsumenci, konsumentki, obywatele, obywatelki. Ja myślę, Mi się że bardzo ja... podoba, przepraszam jeszcze, mm -hmm. że to jest o Polsce raport w końcu, bo Polacy, mam wrażenie, i Polki, bardzo często jak mówi się w ogóle o globalnym ociepleniu i zmianie klimatu, to my mówią, o Boże, ale ale zima znowu taka zimna, a teraz kwiecień mamy ciągle zimno, gdzie to ocieplenie klimatu. I mi się podoba, że to pokazuje realnie zmiany właśnie dla Polski tu i teraz. Tu nie są zmiany w Sudanie czy gdzieś, gdzie ludzie migrują z powodu braku wody i braku jedzenia i braku urodzajnej gleby. Tylko jesteśmy tu i teraz, w Europie Środkowo Wschodniej, i tutaj nas to będzie realnie dotyczyć. Więc co my możemy zrobić? To zresztą też jest tak, że my trochę mylimy klimat z pogodą. To, to, nie, to nie jest to samo. I, i, I zdarzyło mi się tak, że dziennikarz mówi do mnie: O, mogliśmy wczoraj się spotkać i porozmawiać, bo było tak gorąco, a dzisiaj się znowu zrobiło chłodno i nasz temat nie pasuje. Więc klimat i pogoda to nie jest to samo. Klimat się zmienia, a, a pogoda też się zmienia tylko to, to jest coś, co mamy po prostu każdego dnia. Klimat jest, o, o, musimy na niego patrzeć długofalowo i oglądać te dłuższe trendy. Możemy zwracać uwagę na to, co mówią politycy i głosować na takich polityków, którzy stawiają na proekologiczne rozwiązania. I to jest taka praca, którą musimy wykonać, bo musimy na przykład przeczytać te programy wyborcze albo politykom zadać pytanie. Do tego możemy wykorzystywać przecież i media elektroniczne, możemy przez internet pytać, możemy to nagłaśniać, jeżeli dany polityk robi coś, co jest nieekologiczne, i też wytykać taką niekonsekwencję, którą politycy na przykład się charakteryzują, znaczy, wszyscy się charakteryzujemy jakąś tam niekonsekwencją. Mi się bardzo podoba, ale... słuchajcie, przepraszam, mm -hmm. wiem, że musimy kończyć, ale jeden wątek w tym wszystkim, to znaczy, że dzisiaj ja upatruję wielką siłę w młodych ludziach, którzy wychodzą na ulicę, ale jednocześnie ciekawe jest to, że A nie mają jeszcze głosu politycznego, tak. ci, że nie mają, tak, wiecie, tak, tak, że nie tak. mają jeszcze mm -hmm. po prostu prawa głosu i to jest takie, no to jest taka tragedia w tym wszystkim, że oni się są najbardziej wkurzeni, bo to dotyczy ich przyszłości, to, że my nic nie zrobiliśmy, czy my Poniekąd, ale powiedzmy pokolenie trochę starsze od nas, a oni nie mogą po prostu realnie wziąć spraw w swoje ręce i legislacyjnie na to wpłynąć, nie? Bo nie mają no, prawa No, nie mogą, nie mogą, rzeczywiście, ale też pamiętam, czytam artykuł, że jedna z dziewcząt, która uczestniczyła w strajku, to jest córka jakiegoś ważnego polityka i ona rozmawiając z tatą była w stanie mu pewne rzeczy wyklarować, więc rodzice słuchają dzieci wbrew pozorom i, i, i powinni słuchać, tak? Bo jakby to już trochę wyświechtane hasło, że pożyczyliśmy ziemię od dzieci i wnuków, ono no, 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 ono jest prawdziwe, tak? No bo to rzeczywiście tak wygląda. I rozmawiałam z Gretą Ternberg, tą mm. szwedką, która stała się ikoną ruchów klimatycznych, i ona powtarzała to, że po co mam chodzić do szkoły, skoro nie chcecie słuchać polityków, i że dość już small talków i powinniśmy się wziąć za działanie. I też podoba mi się takie hasło, które mówi, że jest różnica między politykiem a mężem stanu, i mąż stanu to jest ktoś, kto rozumie potrzebę taką długofalową i ta, ta długofalowa potrzeba to jest właśnie taka, żeby poradzić sobie ze zmianą klimatu, żeby ograniczyć zmianę klimatu na tyle, żebyśmy zapewnili naszym dzieciom i wnukom dobrą przyszłość. Więc, więc tak, jak najbardziej zacznijmy od takich zmieniania swoich nawyków. Już jutro proszę Państwa na rower. Może się zrobić cieplej, wsiadajmy na rower, jedźmy na rowerze, jeżeli możemy, do pracy, czy, a jutro akurat sobota, więc po prostu pojedźmy sobie, skorzystajmy z niego i ograniczmy mięso, albo nie jedzmy go w ogóle, bo to też jest bardzo ważne, nie używajmy plastiku, jeżeli nie musimy. To jest trochę wszystko męczące, ale to zmierza w dobrym celu i jakby wszyscy z tego skorzystamy, no i też pamiętajmy, że mamy to czynne prawo wyborcze i egzekwujmy od polityków. A może ktoś z Państwa po prostu użyje swojego biernego prawa wyborczego, bo to też jest tak, że jest. Jakaś luka taka pokoleniowa i ja też się czuję tutaj poniekąd winna, bo mam w tym roku kończę 40 lat i to moje pokolenie za słabo weszło w politykę. Tak? My byliśmy zajęci czym innym, a teraz politycy to są osoby starsze. Brakuje tego młodszego pokolenia, tego średniego, więc, więc proszę Państwa, do urny. Bardzo Ci dziękujemy. Kasiu, bardzo, bardzo dziękujemy bardzo za podzielenie się za tymi prognozami. I za w ogóle raport na stronie Ekopatryć.pl i Com, czy tylko pl? Pl pl jako PL. patrioci.pl Jeszcze raz musicie tam koniecznie zajrzeć. Do zobaczenia. Do usłyszenia do usłyszenia. Do usłyszenia. Do usłyszenia.